Szanowni Państwo, witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, Państwa Radnych, Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziału i Pracowników Urzędu Miasta, przedstawiciela kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę Państwa Radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 31 lipca do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Kalisza dotyczące dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kalisza. Otrzymaliście Państwo treść pisma do wiadomości. Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w oparciu o artykuł 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym zwróciłem się z prośbą o zwołanie przez Pana Przewodniczącego nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kalisza w celu podjęcia uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043, przepraszam, i zmiany uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030. Myślę, że tutaj te punkty będą rozwinięte jakby w trakcie prac dzisiejszej Rady Miasta. Oczywiście wiem, że odbyła się komisja. Tak, na te wszystkie pytania również tutaj na sesji jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za Państwa obecność i że udało się tą sesję, Panie Przewodniczący, zwołać. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Państwu Radnym. W związku z powyższym, na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 67. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Mirosława Gabrysiaka. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwszy, zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, strony 1.88 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2023 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Wszystkie te komisje na dość długim wspólnym posiedzeniu obradowały. W związku z tym mam pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 3 wstrzymujące. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu drugiego. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043. Strona 89-128 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Tak jak poprzednią uchwałę, projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Projekt został szczegółowo omówiony. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu trzeciego.
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030, strony 129-240 materiałów sesyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, wójt, burmistrz, prezydent miasta opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. A projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Przedmiotowa aktualizacja dotyczy zmian w zakresie podstaw prawnych, oszacowania bieżącego zapotrzebowania miasta na energię cieplną, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz oszacowania tego zapotrzebowania w przyszłości. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 67. nadzwyczajnej sesji. Następna, 68. odbędzie się 28 września o godzinie 9. Dziękuję bardzo. Dziękuję.